Siemanko, z tej strony Chocolate, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was na stronie idiots.win. Nie pytajcie się, dlaczego ta strona tak się nazywa, bo jedyne co wiem, że jest to gierka bardzo podobna do Google Feud, tylko że z tą różnicą, że tutaj nie wpisujemy tego, co ludzie wyszukują, tylko po prostu wybieramy najczęściej wyszukiwaną opcję z tych proponowanych. No bo wiecie, jak wpisujecie coś w Google i na przykład zaczniecie pisać jakieś zdanie, to Google proponuje wam na dole listę takich, nie wiem, wyszukiwań, które może was zainteresują, te, które może chcieliście wyszukać, więc tutaj mamy różne takie podpowiedzi i musimy wybrać, która jest na samej górze, która jest najczęściej proponowana przez Google, gdy ludzie wpiszą are people na przykład w tym przypadku. No i co? Dobra. Oczywiście możecie wstawić łapkę w górę pod tym filmem, byłoby całkiem spoko, a my zaczynamy. Czy gracze? O! Czy gracze to nerdy? Czy gracze to są przegrywy? Czy gracze to są atleci? Czy gracze są bardziej inteligentni? Czy gracze to nerdy czy geeki? Czy gracze to? Czy gracze są atletami? Czy ktoś kiedykolwiek wyszukiwał, czy gracze są atletami? Czy gracze są przegrywami? To jest już bardziej. To już jest ciekawszy temat do rozmowy, bo chyba tak. To co, klikamy, czy gracze to przegrywy? Dobra, spróbujmy, uwaga. Pyk! Dopiero piąte. To może, czy gracze są bardziej inteligentni? Czy gracze są nerdami? Czy gracze są nerdami? No chyba żartujecie. No chyba żartujecie, że czy gracze są atletami, to jest Czy mogę dy? Czy mogę pobrać filmy z Netflixa? Czy mogę jeździć w Polsce z indyjskim prawem jazdy? Czy mogę pić wodę w Polsce? Czy mogę pić polską wodę z kranu? I czy mogę jeździć? Dlaczego trzy opcje to są opcje dotyczące Polski, a dwie z nich to są opcje dotyczące Polski i wody w Polsce? Czy woda w Polsce jest trująca? Czy ja czegoś nie wiem? Czy ja się właśnie truję pijąc polską wodę? No bo czy mogę pić wodę z kranu? No nie powinno się, ale chyba jak wypijesz, to się nic nie stanie, prawda? Czy jeśli wypiję wodę w Polsce, no to oczywiście, że umrzesz, jak będziesz pił wodę w Polsce. W Polsce nie można pić wody, to jest zakazane przez rząd. W Polsce możesz tylko jeść, nie możesz pić po prostu. Jeśli napijesz się wody w Polsce, to nie dość, że wsadzą cię do więzienia, to jeszcze umierasz, więc nie polecam bardzo. Ale wiecie co, ja myślę, że to jest jakiś troll. To musiał być jakiś troll chyba twórcy mapy, bo nie wierzę, żeby trzy opcje to były dotyczące Polski, więc stawiam na Can I Drive. Dziesiąte? Can I download from Netflix? Serio? Najbardziej popularną odpowiedzią będzie ta dotycząca Polski? Czy mogę pić wodę w Polsce? Nie, ja to muszę wyszukać, poczekajcie. Ja to muszę sprawdzić. Can I dy? Oszukali mnie. Can I die already? Okej, okay, kolejne pytanie. Dlaczego mój telefon się nie ładuje? Dlaczego mój okres się spóźnia? Dlaczego moja kupa jest czarna? Dlaczego mój język jest biały? Dlaczego mój laptop jest tak wolny? Która z tych rzeczy występuje najczęściej? Nieładujący się telefon? Wolny laptop? Czarna kupa? Biały język? Czy spóźniony okres? Myślę, że to nie, ponieważ to by dotyczyło tylko dziewczyn. A z Google korzystają też mężczyźni. A pozostałe rzeczy mogą występować również u mężczyzn. Dobra, słuchajcie, strzelam na wolny laptop. Uwaga! Dopiero ósme? To może nie ładujący się telefon? Dziesiąte.
Okej, w którymś z poprzednich pytań okazało się, że to, co na samym początku przekreśliłem, było tą poprawną odpowiedzią, więc uwaga! Tak myślałem. Okej. Pomóż mojemu p, albo pomóż moje p. Pomóżcie, moja kupa utknęła. Pomóżcie mojej posturze. Pomóżcie, moja drukarka jest offline. Pomóżcie. Pomóżcie, mój basen jest zachmurzony? Czy to nie chodzi o to, że basen jest mętny albo coś takiego? Dobra, pomóżcie, mój basen jest zielony. I teraz tak. Dwie odpowiedzi dotyczące basenu. Jedna dotycząca drukarki, co jest bardzo częste, bo moja drukarka jest bardzo często offline i nie mogę drukować przez to i też czasami się z tym strasznie męczę. Myślę, że pomóżcie mojej posturze to jest takie niezbyt. To chyba nie jest to. Z kupą też jest chyba trochę zbyt, może nie osobiste pytanie, ale zbyt szczegółowe. Ja bym powiedział, że basen, tym bardziej, że w Ameryce wszyscy mają baseny w domach. I myślę, że help my pool is green. Tak! Perfekt! Za pierwszym razem. No i kolejna opcja. Czy mogę P? Czy mogę głaskać twoje kotki? Czy mogę, może nie głaskać, pet to... Chociaż pet to też głaskać. Bardziej zajmować się coś w tym rodzaju. Ale powiedzmy, że głaskać. Czy mogę pogłaskać twojego psa po hiszpańsku? Czy mogę usunąć kompletnie moje konto na Facebooku? Czy mogę pogłaskać twojego psa po włosku? Czy mogę pogłaskać twojego psa koszulka? No dobra, widzę, że każdy chce pogłaskać mojego psa i teraz trzeba się zastanowić, słuchajcie, bo ja jestem inteligentnym człowiekiem, IQ 200, więc uwaga, teraz słuchajcie. Ja wam powiem tak. W Ameryce jest Meksyk. W Meksyku ludzie mówią po hiszpańsku. Więc myślę, że skoro to jest strona powstała w USA i pytania są zadawane przez mieszkańców USA, to ludzie bardzo chcieliby pogłaskać psa swojego sąsiada z Meksyku. Więc klikam Can I pet your dog in Spanish? Czy mogę usunąć moje konto na Facebooku? Jeszcze gorzej. Czy mogę pogłaskać twoje kotki? Czy stopy? Czy stopy są czystsze niż ręce? Czy stopy są czystsze niż ręce? Nigdy o tym nie myślałem, bo zobaczcie. Rękoma dotykamy wszystkiego. Wszystkiego, co jest brudne, na co dzień się nimi posługujemy. A stopy siedzą sobie w cieplutkich, czyściutkich, mięciutkich skarpetach. Jedyne, co się może stać ze stopami, to po prostu mogą się spocić. Więc czy stopy są czystsze niż ręce? Ale wiecie co, kolejne pytanie jest chyba bardziej filozoficzne. Czy stopy są butami? Czy stopy to buty? O co chodzi? Czy stopy są dozwolone w piłce siatkowej? Czyli, czy można na boso grać? Może o to chodzi. Czy stopy mierzy się w calach? I teraz tak. Ja bym wybrał któreś z tych filozoficznych pytań. Jakbym miał cokolwiek z tego wyszukiwać w Google, to najbardziej chciałbym się dowiedzieć tego, czy stopy są czystsze niż ręce. O, 4. No dobra. Czyli to była czwarta odpowiedź. Czy stopy są mierzone w calach? Nie. Czy stopy to... Nie! Słuchajcie, wyobrażacie sobie tych ludzi. Te setki, tysiące ludzi, którzy siedzą na komputerze i nagle postanawiają, że wpiszą w Google: czy stopy to buty? Przypadkowo zjadłem mięso. To chyba nie jest tak źle, co? Przypadkowo zjadłem spleśniały chleb. To już trochę gorzej.
Przypadkowo zjadłem spleśniałe jedzenie. No, też gorzej. Przypadkowo zjadłem surowe pork. Pork to chyba było wieprzowina, prawda? Tak mi się wydaje. No, gram w Minecrafta i nie wiem. Tak, wieprzowina. Przypadkowo zjadłem plastik. I myślę, że z tego wszystkiego najbardziej... No bo ktoś zjadł mięso, no to co? No nic się nie stało. Myślę, że ktoś nie googlowałby tego po prostu, bo zjadł mięso. Najbardziej wyobrażam sobie, że ktoś coś zjadł i nagle biegnie do Google'a i googluje: hej, przypadkowo zjadłem to, co robić? To myślę, że chodzi po prostu ogólnie o spleśniałe jedzenie. Uwaga, czy mam rację? Pomyliłem się o 9 pozycji. Okej, okay. Tak więc nauczony poprzednimi próbami, już wiem, że to skreślam na samym początku. To jest poprawna odpowiedź. Czy przypadkowo zjadłem mięso, to jest poprawna odpowiedź? O, tym razem nie. Okej. Okay. W takim razie mam dwie opcje. Albo przegrywam bardziej. No to powiedzmy... surowe mięso. Czyli ludzie najbardziej martwią się z jedzeniem spleśniałego chleba. Co on tam buduje? Co jest zdrowego do jedzenia? Jakie jest niebo? Co to są hemoroidy? I jak jest cześć po polsku? Okej. Fajnie, że ludzie wyszukują, jak jest cześć po polsku. Chociaż myślę, że po prostu strona wykryła, że mieszkam w Polsce i proponuje mi troszeczkę polskich odpowiedzi. Tak czy inaczej, moi drodzy. Co jest zdrowego do jedzenia? Myślę, że to jest chyba najbardziej podstawa. Myślę, że każdy w życiu chociaż raz wygooglował, co jest zdrowego, co można zdrowego zjeść. Bo powiedzmy spojrzał w lustro, zobaczył, że ma wielki bęben zamiast brzucha i tak sobie myśli: kurczę, może nie powinienem mieć tych kebabów. Ale ja nie znam żadnego innego jedzenia. Szybko, co jest zdrowego do jedzenia? Ciach. I uwaga. 10. pozycja. Nie mogłem się bardziej mylić. No dobra. Czyli co, jesteśmy patriotami? Klikamy, jak jest cześć po polsku? Widzicie? Normalnie polska duma. Polska duma, no. Zdjęcia... czegoś. Zdjęcia psów, zdjęcia słodkich dzieci, zdjęcia kwiatków, zdjęcia ugryzień przez jakieś łóżkowe robaki, bed bug, to są chyba jakieś karoluchy czy coś takiego, i zdjęcia raka skóry. Co jest częściej wyszukiwane? Myślę, że nic nie pokona zdjęcia psów, chociaż jakby były zdjęcia kotów, to by było chyba najczęściej wyszukiwane, ale powiedzmy, że zdjęcia psów albo zdjęcia kwiatków, tak mi się wydaje. Kwiatki czy psy? Kwiatki czy psy? Czy ludzie bardziej chcą psy, czy bardziej są kwiatki? Myślę, że bardziej są psy. Bardziej są kwiatki? Okej, moi drodzy, mój chłopak może albo nie może. Mój chłopak nie potrafi się porozumiewać. Mój chłopak nie potrafi się całować. Mój chłopak nie potrafi znaleźć pracy. Mój chłopak anulował nasze plany dla swoich kolegów. No to ten chłopak, który to zrobił, chyba już w tym momencie nie żyje. Mam takie wrażenie. Mój chłopak zrezygnował ze mnie w ostatniej chwili. Pewnie przed ślubem albo coś w tym rodzaju. No dobra. Co chłopaki robią najczęściej? Do tego stopnia, że dziewczyny wyszukują takie rzeczy w Google. Can't get a job, can't kiss. Myślę, że może chodzić o pocałunki. Nie mam pojęcia. Spróbujmy. Uwaga. Czy najczęściej chłopaki nie potrafią całować? Blisko. Trzecia odpowiedź. Nie było aż tak popularne. To może mój chłopak nie potrafi znaleźć pracy. Jeszcze gorzej. Czyżby to było możliwe po tylu latach, po tylu nieudanych związkach, po tylu problemach, po tylu filmach romantycznych? Czy to jest możliwe, aby tak dużo chłopaków anulowało plany ze swoją dziewczyną, żeby pójść z kolegami, oglądać mecz albo wypić alkohol?
Niestety tak. Tak więc, moi drodzy, ja myślę, że z tą smutną informacją muszę się z wami pożegnać. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dziękuję, że byliście ze mną do samego końca. Dziękuję, że zgadywaliście ze mną te odpowiedzi. Ale ja muszę w tym momencie iść, ponieważ moi znajomi mnie potrzebują. Niestety, muszę zrobić to, co robią setki tysięcy osób na całym świecie. Muszę iść zawieść swoją dziewczynę. Do widzenia, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.